Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie takie króciutkie porównanie latarek diod, jakie są tutaj doświetlające w dwóch smartfonach topowych Sony Xperia Z5 i tutaj Samsung Galaxy S7. Czym się różnią? W moim przekonaniu, z tego co też widzicie, oczywiście wielkością i mocą świecenia. Jaka jest zaleta jednego i drugiego? Sony ma diodę słabą. Ma odpowiednią, ale jeżeli chodzi o samo główne non-stop świecenie, nie mówię o robieniu zdjęcia, gdzie rozjaśnia się jeszcze na chwileczkę, to jest ta dioda troszeczkę za słaba. W moim przekonaniu, a testowałem już też i w nocy, te światło jest takie rozproszone, ale słabe. W Samsungu zaś mamy diodę, i wszyscy ci, którzy z Samsungiem mieli do czynienia, w Samsungu mamy tą diodę znacznie mocniejszą, znacznie lepiej. Zobaczcie zresztą tutaj, jak mamy dwa palce. Te same palce, tylko oczywiście od dwóch rąk. Zobaczcie, jak tutaj dioda z Samsunga rozświetla ten paluch. Sami widzicie zresztą, zobaczcie. A tutaj ledwo na czerwono. Zobaczmy teraz tu, przerzucę, żeby nie było. Tu coś inaczej. Tu naciśniemy, a teraz tu naciśniemy i tu naciśniemy. Mocno naciskam, żeby nie było. Jest różnica spora, naprawdę. Tak więc w Samsungu Galaxy S7 ta dioda, tak samo w piątce i w szóstce i w czwórce, ta dioda były idealne i są idealne. W Soniaku jest troszeczkę słabsza. Wydaje mi się, że dobrym krokiem byłoby, jakby Sony tą diodę tutaj wymienił na troszeczkę cieplejszą i mocniejszą. Przynajmniej tak jak ma Samsung Galaxy S7. To by był dobry krok, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Tutaj w Soniaku miałem okazję niejednokrotnie porównywać, idąc przez las na przykład, gdzieś tam, nie wiem, z nadmorza do domku, idąc przez las z moim smartfonem i znajomy z Sony. Uruchamialiśmy dla testu i znajomy, który miał Soniaka, to był kompletnie zawiedziony tym. Myślał, że miał dobre doświetlenie. Gdy uruchomiłem z S5, podświetlenie i zrobiła się jasność, tak szeroko, jasno i ciepłe, białe światło, to powiedział, o ja pierdziele, jakim cudem. Ale dobra, tak więc takie porównanie. Ważne, że są diody, ważne, że działają. W obydwu przypadkach mamy opcję, już Wam mówię, jak to wygląda. W obydwu przypadkach wystarczy sobie wejść tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Z góry na dół i sobie uruchomić po prostu latarkę. W Samsungu jest tutaj. W Soniaku jest tutaj. Tak więc możemy sobie po prostu szybciutko, bez dodatkowych aplikacji, uruchomić latareczki i świecą sobie. Hopla. Teraz tak porównajmy. Zobaczmy. Ta sama wysokość. Podniesiemy smartfon na tą samą wysokość i sami porównajcie sobie moc świecenia. Ciężko mi tutaj porównywać, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Tutaj w Samsungu to jest znacznie mocniejsze światło. Znacznie. Nawet jak daleko oddalę, to dopiero mniej więcej się zrównuje. A jeżeli z tej samej odległości, no to tutaj zobaczcie sami. To jest Sony. A tu jest Samsung. Zjada na śniadanie po prostu ten Samsung, tą diodę z Soniaka. Zobaczcie. Raz. Dwa. Sami widzicie, o co chodzi. Nie trzeba nawet specjalnie kogokolwiek przekonywać do czegokolwiek. Tak więc jeżeli chodzi o latarkę, to zwycięzcą jest tutaj oczywiście Samsung Galaxy S7. Sony, myślę, że warto tu wymienić tą diodę podświetlającą w tylnej części na mocniejszą i cieplejszą, przynajmniej taką jak ma Samsung. To by był dobry krok. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, subskrybujcie kanał, komentujcie, udostępnijcie dalej. Może ktoś nawet nie wie, że latarkę tak naprawdę ma w swoim smartfonie, a mógłby ją wykorzystywać, zamiast szukać jakiejś latarki w domu, gdy jest potrzeba. Trzymajcie się, cześć Wam.